Cześć, z tej strony Marta Potoczek z bloga Leniwa Niedziela. Mamy chyba najpiękniejszą jesień od lat, ale pomyślałam, że ja Wam jeszcze nie pokazałam, jakie dekoracje jesienne wykonałam w domu. Także dzisiaj to będzie. Zapraszam. Ostatnio mówiłam Wam, że już chciałam to wideo nagrać jakiś czas temu, ale cały czas coś stało, coś się działo, że nie mogłam tego zrobić. A to nie było prądu, a to Michała nie było. I tak cały czas odsuwałam to od siebie. Powinnam to zrobić, kiedy tylko te dekoracje zrobiłam. Ale tak czy inaczej, chciałam Wam pokazać, jak dom wygląda. Może będzie to dawać inspirację jeszcze, bo może nie macie, a może przyda Wam się na przyszły rok. W tym roku wymyśliłam sobie, że chciałabym troszeczkę zmienić kolory. W poprzednich latach trochę była inna kolorystyka, a w tym stwierdziłam, że taki łososiowy, do tego taki kolor tofi będą fantastycznie grały i chciałam Wam pokazać, jak to we wnętrzach wygląda. W tym tygodniu też myślałam, że nic z tego nie wyjdzie, bo Kaba przyjechała do domu pierwszy raz po 2 miesiącach, jak jest na studiach, przyjechała na kilka dni do domu. No i wiecie, jak to jest, po prostu poleciałam, chciałam gotować jej ukochane potrawy, więc zakupy, szykowanie tam jej pokoju, żeby tak miała fajnie i mogła sobie u siebie też posiedzieć i sobie tak poczuć, że jest po prostu w domu, więc po prostu biegałam jak szalona. Ale już wszystko mam zrobione, Kaba przyjechała, dzisiaj właśnie pojechała sobie do fryzjera, więc mamy chwilę i mogę Wam pokazać, jak wnętrza wyglądają. Zaczniemy właśnie od czegoś, co zrobiła Gaba, czyli jej obrazu, wokół którego skomponowałam bardzo fajne dekoracje na naszym kominku. Chodźmy. Bardzo lubię zmieniać dekoracje, jak tylko kończy się jakiś kolejny sezon. Latem nasz dom jest wypełniony kwiatami ciętymi z ogrodu, jest ich bardzo dużo, co będziecie mogli zobaczyć na kawałku ściany, bo tutaj szałwie mi troszeczkę pofarbowały ścianę i nie mogę tego w żaden sposób ściągnąć żadnymi białymi gąbeczkami. Natomiast w każdym sezonie staram się wymieniać takie rzeczy, które łatwo jest wymienić, czyli na kanapach zmieniam koce, poduszki, znaczy tak naprawdę to tylko poszewki, tak żeby ta kolorystyka troszeczkę się różniła, a głównym takim punktem, który jestem w stanie zmieniać na nim dekorację, jest właśnie nasz kominek. On jest bardzo dobrze widoczny, jak siedzimy na kanapie albo przy stole. To jest to ten punkt, który zawsze przyciąga wzrok i staram się tutaj, w zależności od tego, jaką mamy porę roku, zmieniać sobie dekorację. W październiku wiem, że mam bardzo dużo pracy, także staram się zrobić takie dekoracje, przy których nie muszę za dużo robić, bo latem, jak są kwiaty cięte, to je trzeba cały czas wymieniać, zmieniać, dolewać wodę, wymieniać bukiety, sprzątać, bo to wszystko opada. Także jesienią, wtedy, kiedy głównie spędzam czas przesadzając byliny, kopiąc te tulipany i działając w ogrodzie, chcę mieć takie dekoracje, które sobie stoją i nic z nimi nie trzeba robić. Dlatego postawiłam w tym roku na kwiaty sztuczne i na sztuczne liście. One bardzo dobrze wyglądają i było mi łatwo dobrać taką kolorystykę, jaka mi pasowała. A zaczęłam tak naprawdę od obrazu Gaby i chciałam, żeby te elementy tutaj się przeplatały. Sporo jest właśnie takich sztucznych kwiatów, gałęzi z kwiatkami, a do tego mam liście, te tutaj. Niestety udało mi się znaleźć jakieś ostatnie, słuchajcie, na Broniszach. Idealny kolor, no po prostu taka rudość, ale wchodząca w łosoś. Po prostu te liście to był tak naprawdę początek wszystkich dekoracji w domu, bo od nich zaczęłam i potem do nich dobrałam sobie poszewki, poduszek. Wyjątkowo mi się podoba ten kolor właśnie jesienią. Wszystkie, które te pędy znalazłam na Broniszach, zgarnęłam, pobiegłam i potem szukałam w internecie, ale nigdzie właśnie tego koloru nie mogłam znaleźć, ale w przyszłym roku już będę szukać od samego początku lata, żeby mieć właśnie taki zapas i używać go w całym domu, bo tego typu dekoracje, sztuczne kwiaty możemy używać latami. Ja sobie potem po prostu teraz, tak jak w garażu, byście zobaczyli, mam taką jedną wielką ściankę, na której są domki wszystkie na święta, to potem, kiedy skończą się jesienne dekoracje, one właśnie tam pójdą, domki zostaną rozstawione tutaj i jest to taka półka, na której są sezonowe dekoracje, które jestem w stanie wymieniać i które jestem w stanie powtarzać rok do roku, tak żeby nie używać tego tylko raz, tylko żeby powracało w kolejnych latach. Bardzo zależało mi na tym, żeby znaleźć wazony, które wyglądają bardzo naturalnie. Tak jakby miały lata, były stare i takie, wiecie, chropowate faktury. Znalazłam je w Zara Home. Jak zobaczyłam je na stronie, to już wiedziałam, że muszę pojechać do sklepu i zobaczyć, czy na pewno wyglądają tak, jakbym chciała. Ale fantastycznie komponują się. Tutaj mamy te ciepłe, białe kolory na ścianach. One są troszeczkę bardziej w ekri, ale bardzo ładnie to wszystko razem gra. Wyjątkowo mi się podoba. Ten obraz Gaby to jest taka, wiecie, kropka nad i.
kiedy zaczynam sobie kombinować z taką kompozycją, jak ona ma wyglądać, to staram się, żeby był jakiś element przewodni. Ponieważ były naturalne kolory na obrazie, on wydawał się być taki też dość chropowaty, to samo jest w tych wazonach, to potem pomyślałam sobie, że będzie fajnie dodać jakiś taki element, który jest taki, wiecie, słodziutki, ale też, żeby tam tekstura grała ważną rolę, bo to wszystko, właśnie te tekstury nam to razem spinają. I tutaj są moje drewniane liski, już na Instagramie Wam je pokazywałam wielokrotnie, one już się niestety wyprzedały, bo wiecie, wszędzie już teraz są święta. Właśnie się śmiałam ostatnio na Instagramie, że gdziekolwiek się wchodzi na strony, to wszędzie już święta dają nam po oczach, mimo tego, że mamy koniec października. Ale super się sprawdziły i myślę, że spokojnie do początku grudnia tutaj będą stały. Do tego dokupiłam taką dynię, która też ma takie fantastyczne tekstury, bardzo dobrze gra z kolorami, które pojawiają się na obrazie. I wydaje mi się, że całość bardzo ładnie to wszystko razem się spina. Jeżeli oglądaliście poprzednie wideo o wnętrzach, jeżeli nie, to oczywiście wrzucę Wam całą playlistę, gdzie wszystkie wnętrza w naszym domu opisuję i pokazuję, jak one są zorganizowane. Nasz kominek jest kominkiem, którego nie używamy, chociaż kto wie, w tym roku, wiecie, różnie może być, może się przeprosimy. Nie używamy go dlatego, że coś w nim, jak on się rozgrzewa, powoduje, że on zaczyna wydzielać bardzo dziwny zapach, po którym boli mnie głowa, więc przestaliśmy go używać i ja tam z reguły mam świeczki. Ale w tym roku może mamy trochę naszych starych brzus ściętych w ogrodzie, kto wie, jak będzie z ogrzewaniem w tym roku. Ale jak będzie ok, to w naszym kominku używamy świec tak dekoracyjnie. W zeszłym roku pokazywałam Wam fantastyczne świece, które były woskowe na pilota. Można je było z pilota zapalić i one wyglądają jak prawdziwe, bo nawet ruszają im się płomienie. W tym roku latem wzięłam je na taras i też oczywiście świetnie wyglądały w lampionach, tylko teraz ostatnio miałam takie, przełożę je do kominka, ja tam, słuchajcie, wchodzę, a te woskowe świece LED się potopiły i są powyginane, także nie należy ich wystawiać na ciepłe temperatury najwyraźniej. Nasze lato w tym roku udało im się stopić, także zamówiłam kolejne i będę już teraz pamiętać, ale myślę, że ta informacja też Wam się przyda. Za mną możecie zobaczyć kolejną stację dekoracyjną, czyli zdjęcie Gaby z taką szafką pod spodem. Już Wam pokazuję, co tam jest. Tutaj starałam się z tych niewielu pędów, które udało mi się kupić, właśnie tych takich pięknych łososiowo-pomarańczowych, zrobić dekoracje. To też wszystko są sztuczne i suszone. Ten riskus chyba jest suszony, nie wydaje mi się, żeby on był sztuczny. A potem staram się podokładać takich małych drobiazgów w stylu świeczki, które też są w takich jesiennych kolorach, książki. Wszystko, żeby tak ładnie to budować, ale żeby nie było za wysokie i nie zasłoniło tego mojego ukochanego zdjęcia z Gabą, które Michał nam kiedyś zrobił nad morzem. Uwielbiam to zdjęcie. Po prostu mówi wszystko o naszej relacji i uważam, że to jest jedno z najpiękniejszych zdjęć, jakie mamy razem, jak nie najfajniejsze. Także Michał, szacun. Nie ma tak jak uchwycić idealny moment na zdjęciu. I słuchajcie, tutaj po prostu staram się, żeby nie było tego za dużo, ale żeby był też taki właśnie element jesienny, jak się wchodzi. W korytarzu też mamy takie drobiazgi, tak naprawdę mamy jakieś takie wypchane dynie, które udało mi się kupić w TK Maxie, uwaga, w lipcu. Przechodziłam w lipcu i miałam takie Halloween? To jest bardzo dziwne. Ale wzięłam już te dynie, bo wiem, że potem, jak ja się obudzę, że ja chcę dekoracje jesienne, to już wszędzie są święta. Także tam też są dynie, koty uwielbiają przy nich leżeć, uwielbiają się o nie ocierać. Także super. Ja zabieram Was teraz na kanapę i pokażę Wam kolorystykę poduszek i koce. Kociu, co ty za pozycję masz? Chodź. Słuchajcie, tutaj w salonie na początku miałam takie poduszki z zeszłego roku, które były dużo bardziej takie, chciałabym, bardziej rudawe, a potem te pędy sztuczne, które w jakiś sposób mi tak dały taką wizję tego, jaka kolorystyka jesienią by mi najbardziej pasowała. Musisz po prostu położyć się tutaj, rozumiem, że jesteś bardzo leniwa. I potem miałam takie karmel, to będzie to. I zdecydowałam się właśnie na wszystkie poduszki w takim delikatnie karmelowym kolorze, czy tofi. I one wszystkie są albo takie bardzo naturalne, ale mają też sporo różnego rodzaju tekstur. To było dla mnie bardzo istotne, żeby wszędzie tekstura grała, bo wydaje mi się, że kolor jest jedną rzeczą, ale potem różne tekstury obok siebie też wyglądają fantastycznie. Świetnie się te poduszki sprawdzają. Najważniejsze dla mnie, jeżeli chodzi o poduchy, nie wiem, czy widzieliście, żeby poducha fajnie wyglądała, robi się taki karate chop, a do tego są potrzebne specyficzne wypełnienia. Ja najczęściej w IKEA kupuję te takie, które są z pierzem, bo one najlepiej te poduszki 50x50 wypełniają i robimy karate chop. Wtedy poduszki wyglądają, wydaje mi się, najfajniej. Dla mnie kanapa jest takim punktem, szczególnie jesienią, jak szybko robi się ciemno. Zawsze tutaj w końcu lądujemy na kanapie, przykrywamy się kocykami, zapalam sobie świeczki, możemy coś fajnego obejrzeć, pogadać sobie. Także to jest takie miejsce, które jest takim hubem rodzinnym, w którym wszyscy zawsze lądujemy.
Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, co teraz fajnego czytacie i co oglądacie. Ja liczę na to, że jak już skończę wkopywać moje tulipany, jeszcze trochę mi zostało. Ostatnio zamówiłam na wyprzedażach trochę tulipanów i kopię. Wczoraj wkopałam chyba z 400 czy 500, także korzystam z tej pięknej pogody, ale potem, jak już się zrobi tak, wiecie, obrzydliwie w listopadzie, to mam nadzieję, że trochę uda mi się zrelaksować, właśnie poczytać książki. Mam jeszcze parę do skończenia i pooglądać fajnych jakichś filmów i seriali, bo trzeba naładować bateryki przed kolejnym sezonem. Dla mnie, ktoś ostatnio mi napisał, szkoda, że u nas cały rok nie da się robić w ogrodzie. Ja lubię ten czas przerwy. Nie jest długi dla mnie, bo my z reguły bardzo intensywnie pracujemy tak naprawdę jeszcze przez cały listopad i połowę grudnia i potem robimy sobie z reguły taką przerwę, a potem jak już zaczyna się styczeń, to ja mam wrażenie, że działamy po prostu i zaraz już jest wiosna, także ten moment przerwy jest dobry na to, żeby pooglądać, złapać inspirację, także czekam na Wasze polecajki. Jak już tutaj siedzę, to od razu opowiem Wam o roślinach. Za mną możecie zobaczyć, że są sansewirie, tutaj mam paproć macho, też w wykuszu mam mnóstwo, ale to mnóstwo roślin. Część z tych roślin była latem na tarasie, pod dachem oczywiście, natomiast już przeniosłam je we wrześniu, bo mieliśmy takie chłodniejsze noce, zdecydowanie wrzesień w tym roku był chłodniejszy niż październik, także wniosłam je do domu. Słuchajcie, część z nich w ogóle się nie przejmuje przenosinami. Mam wrażenie, że stwierdziła, że jest lato. W szczególności strelicja, która właśnie w tym momencie tłoczy sobie dwa piękne liście i zupełnie się nie przejmuje tym, że jest październik. Natomiast paprocie macho, które są w domu, ja ich nie wynoszę na zewnątrz, zdecydowanie odczuły to, że zostało włączone ogrzewanie. I widzę, że zaczynają im schnąć końcówki liści. Przez cały sezon wyglądały przepięknie. No mają tak długie te liście, to są w ogóle takie żelazne paprocie, ale bardzo często na początku sezonu muszę zwracać uwagę na to, żeby włączyć od czasu do czasu im nawilżacz i żeby kontrolować podlewanie. Bo bardzo często właśnie zimą teraz muszę trochę więcej je podlewać niż podlewałam je latem, kiedy w domu po prostu jest wyższa wilgotność i dużo wolniej przesycha im ziemia w doniczkę. Koty te się potrafią zrelaksować. Słuchajcie, jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, to pewnie widzieliście, było całe głosowanie, jak Tyrion się zachowa na to, że Gaby nie było 2 miesiące, czy będzie obrażony. Kocia jest taka, że ona do każdego idzie i do każdego się przytula, natomiast Tyrion, wiecie, to jest prawdziwy kocur, więc on na początku strzelił focha stulecia, ale już pół godziny później była wielka radość, że Gaba przyjechała. Natomiast kocia to po prostu miała takie, czy naprawdę ty bierz mnie na ręce? Super, nie? Takie szczęście, gabcia w domu. Teraz Gaba już będzie niedługo jechała z powrotem do Dublina, ale wiemy już, że na święta przyjeżdża naprawdę na dłużej, bo szybciej tam kończą troszeczkę zajęcia, także wiemy już, że będzie prawie miesiąc w grudniu w domu, także wszyscy super szczęśliwi. Ja zabieram Was jeszcze do tego wykusza i pokażę Wam, jak te rośliny tam wyglądają. Tutaj jest moja stacja roślinna. Ten punkt wykusz ma naprawdę bardzo dużo światła, dlatego staram się tutaj tych roślin umieścić jak najwięcej. Koty mają swoją dżunglę. Potem też jest fajnie, tutaj zawsze przy tym oknie rozstawiamy karmnik. Na pewno pamiętacie, pokazywaliśmy Wam zimą, w szczególności jak było to wideo z Jackiem Karczewskim o ptakach, o tym jak, w ogóle wszystko o ptakach. Super jest to wideo, jeżeli się interesujecie tym, jak możecie usprawnić Wasze ogrody, żeby było w nich więcej ptaków i jak ptaki dokarmiać, to koniecznie to wideo zobaczcie, ja Wam je podlinkuję. Super była ta rozmowa. I my sobie tutaj właśnie przy oknie wykuszu rozstawiamy zawsze karmnik. Tak mniej więcej w listopadzie, jak już się zrobi trochę zimniej, zaczynamy ptaki dokarmiać słonecznikiem łuskanym i tutaj mają wysypane, słuchajcie, to jest najlepsza telewizja, koty oglądają, ja oglądam, kręcimy sobie tutaj wideo, robimy sobie po prostu cały czas jakieś zdjęcia. Tak niesamowite gatunki ptaków, jakie nas odwiedzają. Ja nawet nie wiedziałam, że zimą, no w zeszłym roku naliczyliśmy chyba ponad 20 czy 30, nie pamiętam, jakoś ogromne ilości tych ptaków tutaj się pojawiały. Największy był baszant, ale też mnóstwo takich dzwońca na przykład. Ja byłam w szoku, jak one fantastycznie, czy grubodzioby, jak fantastycznie wyglądają. Ale o roślinach chciałam Wam powiedzieć i na ptakach się już skupiłam. Wśród roślin przy wykuszu mam tutaj oczywiście strelicję, która wygląda przepięknie. Kolejny rok u nas chyba jest 3 albo 4 lata, już nie pamiętam dokładnie. Fantastycznie zniosła lato na tarasie. Próbowałam wyplenić wełnowce, które zimą się na niej zalęgły. Na razie jest ok, ale jestem bardzo, bardzo uważna i ciągle
ciągle oglądam raz, że jej dół, one tam bardzo często żerują i patrzę, czy nie mam jakichś takich białych watek. Staram się reagować bardzo szybko. I tutaj też możecie zobaczyć małą paproć macho. W tym roku ją kupiłam, także ona na razie się jeszcze aklimatyzuje do naszego domu. Mamy Sidum Burrito, które widzieliście chyba na wideo, na wielu wideo, między innymi tym o bylinach. Bardzo często o nie przychodziły pytania, to możecie sobie porównać, jak ono wygląda teraz, a jak wyglądało wtedy. Sidum Burrito też było, czy Sedum, Sidum, też spędziło lato na tarasie i niesamowicie się rozrosło. Woda, deszczówka, widziałam, że było zachwycone. I oczywiście tutaj są kalate, tylko tu muszę bardzo dbać o to, żeby od czasu do czasu właśnie puszczać nawilżacz, bo niestety mamy ogrzewanie podłogowe i te rośliny, które tutaj stoją, bardzo często podsychają im końcówki liści, bo jest po prostu dla nich za sucho. No dobra, tyle o kwiatach, bo to średnie dekoracje jesienne, chociaż ja uważam, że rośliny domowe zawsze są fantastyczną dekoracją domu. Ja po prostu uwielbiam mieć je we wnętrzach zimą, kiedy nie mogę nic robić w ogrodzie. Zawsze to jest takie, że bardziej poświęcam im uwagę. Chciałam Was zabrać jeszcze do kuchni i pokazać Wam takie drobne jesienne dekoracje, które mam przy zlewie. Naszą kuchnię możecie bardzo często oglądać wszystkich wideo, w których gotuję i tutaj też staram się dodać takie drobne elementy, które jednak sugerują, że jest jesień. Mamy takie jelonki pod kopułą, szklaną jest oczywiście też mini lisek, ale przede wszystkim są tam różnego rodzaju ścięte, słuchajcie, takie odnóżki moich roślin, które ukorzeniam. Właśnie niedługo będę już je wsadzać do ziemi, bo pięknie się ukorzeniły, cięłam je latem. Bardzo dużo tego cięcia było, bo rośliny rosły jak szalone. Ale też takie drobne detale, wszystko co jest takie z drewnem, z teksturą, dodatkowo jakaś taka świeczka, którą wieczorem mogę sobie zapalić, raz, że pięknie pachnie, dwa, takie migoczące światło zawsze dodaję, w szczególności jak przyjdą takie ciemne dni, no bo teraz mieliśmy tak przepiękne słońce przez cały miesiąc, że w ogóle nie czułam potrzeby zapalania świeczek, ale myślę, że za sekundkę zacznie się listopad i już będą takie ponure dni, jeszcze czas nam się zmienia teraz na zimowy, więc wiadomo, trzeba będzie trochę więcej światła. Kocia, chcę tutaj dołączyć, chcę Wam jednak opowiedzieć o naszych planach na listopad. Ja w listopadzie już będę powoli wyciągać te kurtyny świetlne, te, które mogliście zobaczyć w zeszłym roku, chyba w dekoracjach świątecznych. One też zawsze dodają trochę światła. Przede wszystkim w salonie staram się powiesić na karniszu właśnie te takie spływające światełka. Tylko w tym roku myślę, że kupię takie... są takie, nie wiem, czy kojarzycie, do kontaktu się wkłada i macie aplikację w telefonie ze względu na oszczędność energii, żeby tylko w tych momentach, kiedy tego potrzebuję, nie, że świeci się cały czas. I są jakieś takie kontakty, które są, jest aplikacja na telefonie i jak chcemy, żeby się paliło, to wszystkie naraz można zapalić, a jak tylko chcemy, żeby zgasło, to też na telefonie. Nie trzeba tam kombinować przy kontaktach, które bardzo często są gdzieś za kanapą. Jest to na pewno bardzo wygodne, także takie usprawnienie w tym roku w ramach oszczędności energetycznych zamierzam wprowadzić, ale trochę światła zawsze jest potrzebne, bo wiadomo, że w tych zimowych miesiącach mamy taki bardziej dołki różnego rodzaju, bo nie ma tak dużo światła jak w pozostałych, także tak to się próbuje ratować. No dobrze, słuchajcie, to chyba wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejsze dekoracje. Dajcie mi znać, jak u Was to wygląda jesienią, jak po pierwsze dekorujecie swoje domy, a po drugie, jak poprawiacie sobie nastrój, kiedy nadchodzą takie ciemne miesiące. Ja nagrałam 2 lata temu chyba takie wideo, jak poprawić sobie nastrój w listopadzie. Wrzucę też Wam do niego linka. Zobaczcie sobie, może też macie jakieś pomysły na to dla innych, jak sobie ten nastrój w listopadzie poprawić. Jeżeli dzisiejsze wideo Wam się podobało, dajcie oczywiście kciuki w górę. Nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału i wciśnięciu dzwonka, żeby dostawać powiadomienia o nowych wideo, które pojawiają się we wtorki o 9, w czwartki o 16 i w niedzielę o 9. Teraz we wtorek nie będzie, jest Wszystkich Świętych. Chcemy z Gabą jeszcze się nacieszyć sobą. Natomiast wideo pojawi się już w czwartek. I w czwartek będziemy mieć już listopad, także będzie jakie prace wykonać w listopadzie. Do zobaczenia w następnym odcinku.